Moim dzisiejszym gościem jest olimpijka z Londynu, 12. zawodniczka Mistrzostw Europy oraz wielokrotna mistrzyni Polski w chodzie sportowym, pani Agnieszka Degacz. Witam serdecznie. Witam również. Na samym początku bardzo gratuluję pobicia rekordu Polski w chodzie na dystansie 20 km. Tutaj jest godzina 28 i 58 sekund. Imponujący czas. Dziękuję muszę przyznać. Pobiła pani rekord podczas zawodów Pucharu Świata w chińskim Taiching, tak? Tak, zgadza się. Tam, które miejsce pani zajęła? Zajęłam 18 miejsce. Było trudno? Było trudno, jak na każdych zawodach trzeba dać siebie wszystko. Było nas tam dość sporo, ponieważ startowało około 90 zawodniczek, a więc było z kim walczyć. Było z kim walczyć. A jak z pogodą? Pogoda była dobra, dopisała, było pochmurnie. Temperatura około 22. To tak, ciężko się chodzi w takich temperaturach wysokich, prawda? A nie było tak źle, bo nie było słońca, także było fajnie. Tak, chłodno. Optymalnie. Tak. No to super. Jak rozpoczęła się pani ta przygoda z sportem, z tym chodem sportowym? Pani od dziecka wiedziała, że będzie pani chodzić, czy... Nie, od dziecka nie wiedziałam, że będę chodzić. Zawsze coś robiłam. Zawsze sport był mi bliski. Trenowałam przez pewien okres tenis ziemny. Oczywiście startowałam w różnych zawodach szkolnych. Spróbowałam naprawdę wielu, wielu sportów. No ale wiadomo, gdzieś tam w liceum ten sport szedł trochę na dalszą drogę. No i postanowiłam w pewnym okresie, tak spojrzałam na siebie w lustro i stwierdziłam, że czas by schudnąć trochę. No i stwierdziłam, że trzeba zacząć biegać. No i zaczęłam sobie truchtać dla siebie. Później kolejnym etapem startowałam w zawodach dla amatorów w Parku Chorzowskim. No i tam poznałam kolegę Michała Pawusza, który trenował w klubie ZDZW w Katowice. On mnie zaciągnął do tego klubu, zachęcił, żebym spróbowała, że może jednak bym zaczęła trenować na poważnie. Gdzie dla mnie wydawało się, że już jest trochę późno. Już miałam 16-17 lat. Czyli trenować bieganie, czy ten chód już od razu? Nie, ja o chodzie to jeszcze nie myślałam. Nie wiedziałam. Okej, rozumiem. Myślałam, że jest trochę późno, żeby zacząć tak profesjonalnie trenować. Bo jednak jak zaczynałam tenis, to byłam w podstawówce, więc gdzieś tam w mojej głowie było, że trzeba zacząć trenować, jak się jest młodym. Bardzo młodym. No ale skusiłam się, poszłam. No i przez pewien okres krótki biegałam. Człowiek trener, z którym wtedy trenowałam, zaproponował mi, że może spróbuję sił w chodzie sportowym. No i tak się zaczęło. Tak się zaczęło to wszystko. Zaczęłam chodzić. Ile czasu pani dziennie przeznacza na treningi? Jak one wyglądają? Wstaje pani rano i od czego pani zaczyna? Od porannej kawy? Wstaję rano i idę umyć zęby. Od porannej toalety. To na pewno później kawa oczywiście też jest. Trenuję zazwyczaj dwa razy dziennie. Poranny trening jest dłuższy, zajmuje od 3-4 godzin. Tak, jest to dość sporo, ale wlicza się w to oczywiście rozciąganie przed treningiem. Z samego chodu to jest od 20 do 30 km, a więc jest czasami sporo tego, ale to nie zawsze. A popołudniowy trening to już jest tego chodu sportowego albo biegania, bo czasami też biegam, nie tylko chodzę. Jest to około od 4 do 8 km, a więc to już jest mało. Do tego dochodzi siłownia. No basen, i tak to wygląda. Basen też czasami oczywiście. No ale bywają też takie dni, gdy mam tylko jeden trening. I trochę czasu dla siebie, który zajmuje mi na przykład tylko 2 godziny. Czy też się wiąże chód sportowy z trzymaniem jakiejś diety określonej? Coś musi się pani wzbogacać? Na pewno muszę uzupełniać węglowodany, ponieważ one zostają. Tracę ich dość dużo podczas treningu. Białko, ale jakiejś szczególnej diety to nie mam, nie stosuję. Wiadomo, że gdy się zbliża start, muszę troszeczkę zejść z tej wagi, bo jest po prostu lepiej, łatwiej, większa wydolność jest w tym momencie, gdy ta waga jest niższa, a więc wtedy przyciskam trochę pasa. Mam słabość do słodyczy, a więc muszę ich troszeczkę mniej Ktoś jeść. Ktoś czuwa nad tym wszystkim. Nie, no staram się sama się zdyscyplinować. Sama się kontrolować. Czasami trener.
też coś tam powie, ale to jest tak minimalnie. Rozumiem. Chód sportowy, na czym on polega? Co może dyskwalifikować zawodnika? Jak on technicznie wygląda? Powiem, że to nie jest prosta sprawa chodzić, bo niby każdy potrafi chodzić, ale jest to specyficzny rodzaj, prawda? Tak. Chód sportowy polega na tym, aby noga wykroczna, czyli ta w momencie kontaktu, która jest tak, z przodu jest kładziona na podłożu, musi być prosta w kolanie i musi być zachowany kontakt z podłożem. Czyli nie może być oderwana całkowicie. Czyli nie może być oderwana, czyli dwie nogi nie mogą być w powietrzu, czyli nie może być fazy lotu. Ale ta faza lotu nie może być widoczna gołym okiem. A więc gdzieś na klatkach filmowych czy zdjęciach są robione seryjnie, to może być widoczna ta faza lotu, bo jest powiedziane w przepisach, że ona nie może być widoczna tylko i wyłącznie gołym okiem. Rozumiem. A więc jeżeli jest gdzieś zdjęcie zrobione i widać zawodnika w fazie lotu, to nie znaczy, że on oszukuje i że jest to niezgodne z przepisami. Rozumiem. Bo jakaś tam minimalna występuje. Musi być. Jest Pani też nieoficjalną ambasadorką Siemianowic Śląskich. Jest to dobre miejsce do mieszkania i uprawiania sportu tutaj w Siemianowicach? Tak, bardzo dobre. Jak myślałam, żeby się gdzieś przeprowadzić kiedyś, tak teraz na pewno nie. Nawet myślałam, żeby tutaj zamieszkać gdzieś w późniejszym okresie też, też żeby tutaj zostać. Podoba mi się tu. Jest tu wiele parków, skwerków, jest gdzie trenować, jest gdzie wyjść na trening. Nawet na popołudnią kawę, więc jest okej. Okay. Udziela się Pani też w fundacji Biegamy z Sercem. Ta fundacja czym się zajmuje? Jest to fundacja non-profit, która zajmuje się propagowaniem sportu, pomaga dzieciom niepełnosprawnym, dzieciom z domów dziecka, zachęca właśnie do trenowania, do aktywnego trybu życia. No i pomaga tym dzieciom, żeby one, te dzieci w domu dziecka, nie tylko siedziały, nie wiem, uczyły się, też mogły spróbować czegoś, czego w normalnych warunkach by nie spróbowały. Nie wiem, grają w tenisa, jeżdżą na wycieczki, na obozy, także... Czyli Pani też spędza z tymi dziećmi czas, tak? Jeśli mam możliwość, to spędzam, tak. Bo na pewno dla większości jest Pani autorytetem, jakimś tam niedoścignionym wzorcem, także fajnie, że Pani jest tam ambasadorką, no bo może ktoś weźmie z Pani przykład i będzie chodzić za Panią, tak? Tak, fajnie. Nie musi chodzić. Fajnie by było, gdyby cokolwiek robił coś ze sportem związanego, bo to naprawdę dużo daje. Nie musi to być sport profesjonalny, wystarczy, żeby to był amatorski, ale on na pewno rozmaici nasze życie. Jasne. Wiem, że Pani też udziela się w zawodach biegowych, bo nie tylko Pani chodzi, ale też, że Pani biega. W jakich zawodach Pani startuje? To jest tutaj jakichś krajowych czy międzynarodowych? Jeśli biegam, to w kraju, ale jest to bardziej... Hobbystycznie, tak, towarzysko. Ze znajomymi, aczkolwiek chcę sama też wystartować w maratonie. Może mi się to uda pod koniec tego roku. Ale na chwilę obecną nie wiążę z tym jakiejś większej przyszłości. Pozostaje przy chodzeniu. Jest to rozrywką bardziej, urozmaiceniem. Rozumiem. Byłam na Pani stronie internetowej agnieszkadygacz.pl i jest tam charakterystyczny krajobraz brazylijskiej metropolii i napis w drodze do Rio. To z czym się to wiąże? Wiąże się to z Igrzyskami Olimpijskimi, które w 2016 właśnie będą w Rio de Janeiro, na które chcę pojechać i chcę tam walczyć o jak najwyższe miejsce. Wiadomo, marzeniem jest medal. Rozumiem. Chciałabym, żeby się udało. Życzę. Z całego serca. Jak to będzie wyglądać, zobaczymy, ale ja będę robiła wszystko, żeby... A co musi Pani żeby... pokonać do tych dwóch lat? Znaczy, żeby się tam zakwalifikować, to muszę zrobić minimum, którego obecnie jeszcze nie znam. Jakie będzie? Najprawdopodobniej będę ją musiała zrobić w roku olimpijskim. Ale to jest takie minimum z minimum, żeby się zakwalifikować. A żeby zdobyć tam jak najwyższą pozycję, żeby móc walczyć o medal, no to przede mną bardzo, bardzo dużo pracy, ciężkiej, treningów. Właśnie, te treningi. To ma Pani czas w ogóle na życie towarzyskie, na przyjaciół, na kino, na spacer tak prywatnie? Tak, jak najbardziej. Udaje mi się pogodzić wszystko. Jeśli chcę coś zrobić, to potrafię znaleźć na to czas. Pomimo tego, że jestem naprawdę dość zajętą osobą,
Rozbieganą. Rozbieganą, rozchodzoną. Znajduję czas i dla przyjaciół, i na książki, i na kino, i no, na wiele, wiele to rzeczy. To podziwiam, naprawdę. A o czym Pani marzy obecnie? A właśnie obecnie. Sportowych marzeń, no to o medalu z Igrzysk Olimpijskich. To jest moje marzenie, a takie na chwilę obecną, najbliższe, to w sierpniu 14 wystartuję na Mistrzostwach Europy w Zurichu i tam bym chciała powalczyć o szóstkę i to jest takie moje obecne, najbliższe marzenie. Tak. Życzę, żeby się spełniło. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów sportowych i nie tylko, ale również tych prywatnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie.